Witam w prezentacji i montażu 84 numeru Fiata 125P od De Agostini. W tym numerze otrzymujemy przednią szybę, dwie obejmy włączników i śrubki.
tym numerze do stelażu karoserii zostały przymocowane przednie drzwi z przełącznikiem i otrzymaliśmy przednią szybę. Po montażu części z 84 numerów mamy zmontowane maskę, przednią część z grillem, przedni zderzak z tablicą, stelaż karoserii z zamontowanymi przednimi drzwiami, zamkami, przednią szybę i tylne drzwi, płytę podłogową z przednim i tylnym zawieszeniem, pięcioma kołami, komorą silnika z silnikiem i jego elementami, deskę rozdzielczą z kierownicą, podłogę kabiny z fotelami, pedałami, dźwignią zmiany biegów, dźwignią hamulca ręcznego, zapięcie pasów bezpieczeństwa, tylną kanapą, bagażnikiem, elektronikę, światła, głośnik, przełączniki, pojemnik na baterie, układ napędowy, wydechowy i hamulcowy i cztery podpory. Numer 84. W tym numerze kryzysowa limuzyna. Na drugiej stronie mamy logo kolekcji, informacje o wydawcy i zdjęcie modelu. Kryzysowa limuzyna. Na dzieciniec zamku w Rydzynie podjechał samochód marki Warszawa 223K. Zarejestrowany w województwie lubelskim, wiekowe auto ciągnęło oryginalnie wyglądającą przyczepę. Płaską, niezbyt wysoką, sprawiającą wrażenie, jakby nie było do niej dostępu z zewnątrz. Wreszcie otworzyły się drzwi auta i wysiadł z niego starszy mężczyzna, inżynier Zbigniew Węglarz. Ponad 80-letni mężczyzna wyjął z samochodu jakieś narzędzie, następnie odpiął przyczepę, przymocował do niej niezidentyfikowany przedmiot i zaczął nim poruszać. Wtem część pokrywająca przyczepę zaczęła się unosić, ukazując kolejne warstwy pojazdu. Po kilku minutach przyczepa, wyglądająca wcześniej na płaską, okazała się wyższa od samochodu. Do środka można było wejść i przenocować. Inżynier Zbigniew Węglarz skonstruował przyczepkę turystyczną pod koniec lat 60., a w 1972 roku ją opatentował. Nie ma podobnej na całym świecie. Ambitny inżynier usiłował zainteresować swoim wynalazkiem krajowe przedsiębiorstwo. Niestety, żadne z nich nie chciało się podjąć produkcji. W tym samym czasie Węglarz zaprojektował dla wojska trenażer, który pozwolił zaoszczędzić armii około 15 milionów złotych. Za nagrodę przyznaną mu przez samego generała Wojciecha Jaruzelskiego kupił w FSO Warszawę kombi. Mamy zdjęcie i informację, że Warszawa 203-204 po modernizacji pozostała pojazdem przestarzałym i niepraktycznym. Jej produkcja trwała, ponieważ FSO nie miała w zanadrzu innego wozu. Dopiero po zakupie licencji na Fiata zdecydowano, że Warszawa może odejść na zasłużoną emeryturę. Mamy zdjęcie i informację, że na specjalne życzenie dyrekcji Cezary Nawrot stworzył wersję Warszawy z modnymi kilka lat wcześniej ogonami. Takie nadwozie nie weszło do produkcji. Mamy zdjęcie i informację, że gdy na zachodzie prezentowano takie pojazdy jak Fiat 124 i Renault 16, u nas powstały wózy stylistycznie pamiętające lat 40 ubiegłego wieku. Zmiany zaproponowane przez Cezarego Nawrota odświeżyły go nieco, lecz nie nadały mu nowoczesnego sznytu. Mamy zdjęcie i informację, że uzupełnieniem oferty FSO była wersja kombi oznaczona 203K-204K. Z tyłu samochodu znajdowała się nadbudowa, sprzecznie ładna, tyle że nie dopasowana do linii okien. Mamy zdjęcie i informację, że spośród kilku wersji nowego tyłu Warszawy wybrano zachowawczy i prosty w formie. Trzeba przyznać, że była to trafiona decyzja. W połowie lat 60. tego rodzaju samochody stały się najmodniejsze. Mamy zdjęcie jednej z wersji zmodernizowanej Warszawy zaproponowanej przez Cezarego Nawrota. Intrygowała tylną szybą zamontowaną pod ujemnym kątem. Takie rozwiązanie stosowano wówczas w Fordzie Anglii i nowym Citroenie AMI 6. Mamy zdjęcie i informację, że dzięki pojawieniu się wersji kombi wreszcie na podstawie Warszawy powstał pełnowartościowy ambulans. Koło zapasowe i niezbędne narzędzia chowano w specjalnej szufladzie pod podłogą bagażnika w stylu amerykańskich samochodów.
samochodów. Mamy z Indii informację, że Warszawę 203-204 po protestach Peugeota przemianowano na 223-224, produkowano aż do 1973 roku. W tym samym czasie zmontowano ponad 250 tysięcy egzemplarzy, z czego około 80 tysięcy wyeksportowano. W tej liczbie mogą znajdować się warszawy sprzedane w tak zwanym eksporcie wewnętrznym. W kraju leży za waluty. Mamy zdjęcie i informację, że po modernizacji z 1964 roku kontynuowano produkcję wersji pick-up, która nadal cieszyła się powodzeniem na rynkach eksportowych. W kraju rolę głównych pojazdów dostawczych przejmowały Żuki i Nysy. Produkcję Warszawy zaprzestano w marcu 1973 roku z wynikiem 254 421 aut. Nie był to jednak koniec samochodu tej marki, jego podzespoły, w tym silnik S21, przetrwały w Żukach i Nysach do lat 90. Mamy instrukcję montażu z pokazanymi częściami i ich opisem. I pokazany stelaż karoserii z zamontowanymi przednimi drzwiami i przednią szybę. Na ostatniej stronie mamy informację, co w kolejnym numerze, czyli tylna szyba. Osoby posiadające prenumeratę z 25 przesyłką zawierającą od 83 do 86 numeru otrzymały 6 segregator. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.